Dziś porozmawiamy o globalnym rynku żywnościowym i pytanie, na które poszukamy odpowiedzi brzmi może trochę groźnie. Czy jesteśmy skazani na żywność syntetyczną? Moim i Państwa gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Romuald Zabielski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Panie profesorze, witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pytanie oczywiście jest trochę prowokacyjne, ale syntetyczna żywność to nie jest coś nowego, mamy z tym do czynienia już od dawna, choć na początku to była rzecz głównie dla osób poszukujących diet roślinnych, później dołączyli do tego zwolennicy polityki klimatycznej, nawet wtedy kiedy jeszcze nie była ona tak... Wymuszona jak w tej chwili, bo wiemy, że to już na serio naszej planecie grozi zagłada, jeśli nie powstrzymamy ocieplania klimatu, a produkcja żywności do tego się oczywiście przyczynia, o czym będziemy rozmawiali. Natomiast teraz jest to pewne wyzwanie, bo żeby rzeczywiście tej żywności nam nie zabrakło, to trzeba coraz więcej żywności syntetycznej produkować. Jak to wygląda? Z pańskiego punktu widzenia, doświadczenia swojej pracy? Jeżeli chodzi o taką ściśle zdefiniowaną żywność syntetyczną, to jej produkcja na dobrą sprawę rozpoczęła się od wielkiego takiego medialnego wydarzenia w 2013 roku, czyli niewiele, 9, 9 lat temu, kiedy to jeden z profesorów holenderskich. O ile pamiętam, pokazał światła, następnie Smakowicie zjadł sztucznego hamburgera, wykonanego z tak zwanego mięsa in vitro, czy sztucznego mięsa, bo wydaje mi się, że wcześniejsze wszystkie działania to nie prowadziły do produkcji syntetycznej żywności, dlatego że była to produkcja na przykład z zamienników mięsa z pokarmów, czy, 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 czy materiału roślinnego, z bakterii, z grzybów, etc. Dopiero chyba właśnie profesor Prost rozpoczął, Tą produkcję, właśnie taką, czy, 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 czy te myśli o, 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 o. i doświadczenia nad produkcją mięsa in vitro. czyli znaczy, by... może myśli nie, bo myśli były duże jeszcze wcześniej. Tak. Myśli jeszcze od starożytnych, można powiedzieć, Greków, Rzymian, można wywieźć przez, przez, przez trendy te XIX-wieczne, czy chociażby przez, przez marzenia Winstona Churchilla, który właśnie w pewien sposób. No, Jakoś tak no, był, był zdziwiony tym, że, żeby zjeść pierś z kurczaka, trzeba tego całego kurczaka wyhodować, a potem, a potem go zabić. Także to No właśnie, tutaj... bo generalnie ci, którzy nie są w temacie, to wyobrażają sobie, że żywność syntetyczna. To jest to, z czym mieliśmy właśnie do czynienia wcześniej, czyli na przykład zastępowanie białka zwierzęcego w określonym produkcie białkiem roślinnym. Nie, to są zamienniki. To, to, to są zamienniki. To jest coś takiego, jak dobrze nam znany jesteśmy mniej więcej z tego pokolenia, wy lub czekoladopodobny. Tak. Który nazywano czekoladą, aczkolwiek z czekoladą nie ma nic wspólnego. Smakowo, nawet też nie bardzo. Natomiast taka właśnie syntetyczna żywność wzięła się z tego, że zaczęto pojedyncze komórki mięśniowe <laughs> pobrane od zwierząt w biopsji czy, czy, czy na rzeźni, zaczęto izolować z tych grup komórek te komórki, które mogą się intensywnie i wielokrotnie namnażać i różnicować w komórki mięśniowe, no i na tej podstawie budować warstwy 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 komórek mięśniowych składać je następnie czasami jeszcze y, osadzać je na matrycach drukowanych 3D czy matrycach wyprodukowanych z kolagenu no na różne sposoby to żeby w dużym uproszczeniu mówiąc w dużym jest. uproszczeniu właśnie będzie to ciągle białko zwierzęce będzie to białko zwierzęce ale białko, które absolutnie nie będzie odpowiadało definicji mięsa. Dlatego, że to będzie białko tylko jednej bądź dwóch, trzech populacji komórek, a w prawdziwym mięsie mamy tych populacji komórek bardzo wiele, bo jest to oczywiście tkanka mięśniowa, ale jest tkanka łączna w różnych postaciach. Naczynia krwionośne, nerwy, powięzie, szereg szereg różnych Tkanka tłuszczowa, oczywiście, też niezwykle ważna, bo to jest ten element, który nadaje mięsu smak odpowiedni i poprawia jego właściwości kulinarne. Także można powiedzieć, że jest to niezwykle zubożone. I co jeszcze, bardzo często się mówi o tym, że będzie dostarczać tych aminokwasów niezbędnych dla człowieka, które znajdują się w pokarmie pochodzenia zwierzęcego. To jest nie do końca prawda. Poza aminokwasami, poza jakością białka opartą na składzie aminokwasowym jest jeszcze szereg innych elementów wpływających na jakość białka. To białko będzie nadal wielce niedoskonałe w porównaniu do białka mięsa. Czy to jest trend, który nas czeka globalnie? Uch, trudno powiedzieć. Obecnie na Bo świecie przepraszam jest to 50 startupów zajmujących się tak, ale jest... może inaczej ustawmy mhm. temat. Tak. Rozmawiamy w tej chwili właściwie tak z punktu widzenia bardziej y, powiedziałbym y, biotechnologicznego niż ekonomicznego tak. tak? Natomiast y, no, mamy pewien problem na świecie, y, no, głód na świecie nie jest zjawiskiem nowym, on występuje w określonych obszarach geograficznych w sposób stały. Jest Natomiast zdefiniowany. Tak, w związku ze zmianami klimatu, również takimi zdarzeniami incydentalnymi, miejmy nadzieję, jak pandemia czy wojna i zakłócenia chociażby w łańcuchach dostaw, ten głód. Plus oczywiście y, y, droga produkcja y, przy ograniczonych zasobach energetycznych, ten głód y, no, może zagrażać całej ludzkości. Także y, syntetyczne mięso y, to może być tylko fragment większej całości. Y, jak Pana zdaniem? No właśnie na, na tych globalnych rynkach żywnościowych moglibyśmy sobie poradzić, żeby tak zwany ślad środowiskowy, jaki w tej chwili jest potrzebny do produkcji żywności zarówno produktów roślinnych, jak i zwierzęcych, odpowiednio zmniejszyć i dostosować do tej nowej polityki klimatycznej. Bardzo trudne i szerokie pytanie. Tak. Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to ona odpowiada za około 17% tego całego śladu węglowego, który, który, który jest pochodzenia antropogenicznego. Co z pozostałymi 83%? Tego nikt nie mówi. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o, o głód. On jest ściśle zdefiniowany do szczególnych miejsc. Tam te startupy w tych miejscach nie powstają. One nie powstają w Etiopii, w Namibii, w miejscach, gdzie szczególnie grozi głód. One powstają w bogatych krajach: Izrael, Stany Zjednoczone, Unia Europejska. W związku z tym powstają w miejscach tych których. Nie grozi mnie problem głodu. Rozumiem. Europa jest netto producentem, a nie importerem żywności. Tak, ale to oznacza, że tam motywem jakby działania bardziej są względy dietetyczne, względy może ekonomiczne, natomiast nie ten podstawowy problem, czyli zaspokojenie no, pod, podstawowych problemów żywnościowych tak czy dobrze rozumiem zgadza się ale tutaj bym powiedział że dużym problemem w przypadku tego mięsa syntetycznego jest są olbrzymie wymagania energetyczne no właśnie do zużycia wody zawsze i to w sposób taki trochę manipulacyjny. Porównuje się produkcję mięsa syntetycznego do produkcji wołowiny, wołowiny, czyli tego, który zostawia największy ślad węglowy, najmocniej obciąża atmosferę metanem produkowanym przez przeżuwacze, a także wymagających bardzo dużych ilości wody. Nie mówi się o produkcji drobiowej czy na przykład produkcji mięsa wieprzowego, które póki co według obecnie dostępnych danych znacznie mniej zużywają surowców, wszystkich surowców na Ziemi w porównaniu do, do, do mięsa syntetycznego. Mięso syntetyczne jest po pierwsze niezwykle energochłonne, wymaga niezwykle dużych ilości wody. I to wody niezwykle czystej, niezwykle wysoko oczyszczonej. Zresztą wszystkich produktów, do, produktów, chociażby do wytwarzania mediów, w których te komórki rosną, żyją, rozwijają się. Te media muszą być konstruowane z niezwykle drogich i, i, i bardzo wysoko oczyszczonych substancji. Zabezpieczenie antybakteryjne, antywirusowe musi być też niezwykle duże w związku z tym zużycie wszystkich środków chemicznych i także fizycznych do utrzymania tej super czystości biologicznej w trakcie produkcji bo inaczej to cała produkcja po prostu zostanie zniszczona. To by wskazywało, że przy obecnej polityce klimatycznej jest to raczej kierunek odwrotny, bo Bawiam szukamy się produkcji energooszczędnej, tak. ślad węglowy, ślad wodny, tak jak pan tak. profesor powiedział, kilogram wołowiny, jeśli dobrze pamiętam, to 10 tysięcy litrów wody potrzeba. Tak. Tak. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, na przykład produkcję wieprzową, czy produkcję drobiową, to jest to wielokrotnie mniej. Czyli A jeżeli popatrzymy na przykład na produkcję insektów, owadów jadalnych, to jest to chyba największy, największa dysproporcja. One są najbardziej oszczędne, jeżeli chodzi o, o konsumpcję wody. Czyli w tę stronę musiałaby pójść nasza dieta i nasze upodobania, również kulinarne? Mnie się wydaje, że powoli y, tendencje w Europie są y, właśnie w tym kierunku. Spada y, spożycie wołowiny, produkcja i spożycie wołowiny. Y, spada. Y, Spożycie mięsa wieprzowego, mięso drobiowe, spożycie mięsa drobiowego utrzymuje się mniej więcej na, na, na tym, y, może nawet nieco rośnie. Y, w Zielonym Ładzie Europejskim założony jest 20% wzrost produkcji nabiału y, jaj, mleka także także tutaj znowuż przeżuwacze które, które z jednej strony właśnie dostarczają mięsa a, a, a z drugiej strony są producentami mleka ale jeżeli popatrzymy na wszystkie za i przeciw korzyści i bardzo holistycznie to zbilansujemy nie, nie biorąc tylko pod uwagę tego co się dzieje w laboratorium ale ale cały spektrum pozyskanie surowców i tak dalej to się okazuje że produkcja rolnicza Chociażby przez to, że dostarcza miejsc pracy. Nie, nie trzeba tych ludzi utrzymywać, tylko oni zarabiają sami na, 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 na swoje życie. Że w pewien sposób współgra ze środowiskiem naturalnym. Bo co się dzieje z łąkami, z pastwiskami, które przestają być użytkowane przez zwierzęta? One stepowieją. I w takim, w, takim, w takim, właśnie jeszcze naporze, Zmian klimatycznych, no ten proces stepowienia może być y, przyspieszony. Także y, y, chociażby proces zalesiania tych terenów może może nie nadążyć i, i wcześniej pojawi nam się po prostu goła ziemia y, za, zamian, y, zamiast zamiast pięknego zielonego lasu. Y, w związku z tym, y, 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 przeżuwacze są pewnym elementem yy, naszego krajobrazu rolniczego, który, który zachowuje ten, y, ten, ten, ten krajobraz rolniczy rozumiem z tego a jednocześnie jest super produkt że nie możemy całkowicie przejść stać się gatunkiem roślinożernym nawet jeśli będziemy właśnie zastępowali białko roślinne białkiem, białko zwierzęce białkiem roślinnym tak jak był ten sławny hamburger teraz przed świętami roku 2022 hitem w wielu środowiskach był karp właśnie z białka roślinnego stworzony, bo poza właśnie tym syntetycznym mięsem, sztucznym mięsem, to jest też pewna dziedzina, która rozwija się, ale idzie w stronę zastępowania produktów zwierzęcych produktami roślinnymi. Musimy właśnie patrzeć na to też globalnie, nie tylko globalnie Zgadza od strony się. ekonomicznej, mm. ale również pewnych zjawisk nieuchronnych, jakie w przyrodzie zastępują, występują, tak? W pełni się zgadzam. Chciałem do tego jeszcze dodać kilka argumentów, które bardzo rzadko padają albo w ogóle nie padają. Najpierw argumenty ekonomiczne. Produkcja roślinna nawet ta nakierowana na człowieka, nie jest w pełni konsumowana przez człowieka, tylko niewielka jej część. Reszta która nie spełnia warunków, chociażby yy, zboża, niespełniające warunków przemiałowych, nie spełnia, nie, 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 które nie mogą być yy, przemielone na mąkę, one są zużywane jako, jako yy, element paszy dla zwierząt. Dalej mamy przemysł cukrowniczy, mamy przemysł yy, olejarski. Odpady yy, przemysłu olejarskiego, Wytłoki w procesie tłoczenia chociażby rzepaku, pozyskaniu oleju rzepakowego, są doskonałą paszą dla zwierząt. Wysokobiałkową, o dobrej ilości tłuszczu, po przejściu szeregu procesów technologicznych, są bardzo dobrym dodatkiem białkowo-tłuszczowym do pasz w żywieniu drobiu, w żywieniu świn, czy, 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 czy także i w żywieniu bydła. Przemysł browarniczy używa bardzo dużo chociażby y, y, jęczmienia czy, 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 czy pszenicy. Y, te y, produkty, które pozostają y, z y, procesu ważenia piwa, mają zastosowanie y, w żywieniu zwierząt. Gdyby nie było tego, tej takiej możliwości, co by było z kilkunastoma procentami właśnie tych odpadów z młynów, odpadów z gorzelni, odpadów z zakładów piwowarskich, tłoczni olejowych i szeregu, szeregu, cukrowni, szeregu innych. To wszystko jest zagospodarowane przez zwierzęta. Oczywiście, poza tym no, mamy rewolucję prawdziwą, już nawet nie techniczną, a technologiczną. Więc można spodziewać się, że te startupy, które w tej chwili produkują sztuczne mięso i potrzebują tak dużych zasobów energii czy wody wysokiej jakości, opracują takie technologie, że ta produkcja będzie również prośrodowiskowa. Samy, bezpośrednio jako produkcja już abstrahując od wszystkich tych procesów niewykluczone. klimatycznych niewykluczone, ale na dzisiejszym etapie. Jest to, można powiedzieć, po pierwsze, działanie jeszcze nieopłacalne, jeszcze nie do przełożenia na y, taką większą skalę. Proszę zobaczyć. Na razie tylko w Singapurze zostały y, zarejestrowane nuggetsy drobiowe właśnie z tego mięsa y, sztucznego i y, to jest to jest wszystko i od dwóch lat, y, bo to 20 roku w grudniu, mamy teraz mhm. rocznicę właśnie tej, te, tego wydarzenia. Od, od dwóch lat niewiele się zadziałało w tej, w tej mierze, a regulacja europejska, z tego co pamiętam, dyrektywa unijna z 2015 roku w tej części Novel Foods dopuszcza tego rodzaju, tego rodzaju właśnie nowe pokarmy, z tym, że one muszą przejść rygorystyczną ocenę cenę bezpieczeństwa przez przez EFSA przez europejskie przez europejskie agencje związane właśnie z czuwaniem nad bezpieczeństwem żywności, tak jak i wszystkie inne. Czyli mówiąc eee. krótko, na pewno nie będziemy mieli takiego etapu rozwoju ludzkości, że przejdziemy wyłącznie na produkcję roślinną, bo chociażby sztuczne mięso, ale jednak będzie potrzebne i w naszej diecie, i ze względów chociażby całych ekosystemów, o których Pan Profesor mówił. Tym niemniej, no, czeka nas tu dużo zmian, o czym wszyscy doskonale wiemy. Gdy są zmiany, to są zagrożenia, ale są też i szanse. Jak to wygląda z punktu widzenia polskiej gospodarki, czy też może bardziej nawet polskiego rolnictwa, bo gospodarki to się kiedyś mówiło o gospodarki żywnościowej. Mm. Te startupy mówił Pan, że powstają w tych najbardziej zamożnych krajach, a w Polsce? W Polsce, o ile wiem, takich startupów nie ma. Jest jeden bodajże grant NCN. Są grupy pracujące czy współpracujące w ramach programów unijnych z europejskimi laboratoriami. Ja bym raczej. Tutaj przeniósł ciężkość na, 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 na fakt, że, że Polska jest znaczącym eksporterem produktów pochodzenia zwierzęcego, eksporterem mięsa my I nie tylko, ponad i nie dwa tylko razy prawda? więcej, ponad dwa razy więcej mięsa produkujemy niż go sami zjadamy. Czyli to, by, to, to by, w... by był strzał w stopę w sumie. Dokładnie tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Na razie y, jesteśmy na takim etapie, że karmimy y, Europejczyków i nie tylko, bo to nie jest tylko produkcja y, zwierzęca. Jak popatrzymy na owoce, czy, czy nawet na zboża, y, to też jesteśmy eksporterem. Tak. Ale patrząc do przodu właśnie na problemy globalne rynku żywnościowego będziemy, chcąc nie chcąc, też musieli się do tych trendów dostosować i pewnie wcześniej czy później również u nas takie startupy będą powstawały. Prawdopodobnie, tak, ale biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny, jaki mamy w Polsce. Będzie to niesamowite wyzwanie, bo tak jak już mówiliśmy, problemy z olbrzymim zużyciem energii na produkcję tego sztucznego mięsa, wody a to są dwa naprawdę deficytowe obecnie surowce w Polsce energia i, i, i woda. Jeżeli chodzi o, natomiast o, o, o środowisko, warunki rolnicze mamy jedne z lepszych y, warunków do rozwoju dobrego, y, nowoczesnego y, rolnictwa na terenie naszy, naszego kraju. Popatrzmy chociażby na ścianę wschodnią i jak y, fantastycznie się rozwija tam i w zgodzie z programami chociażby Natura 2000 y, polskie, y, 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 polska hodowla bydła mlecznego. Reasumując, można powiedzieć, że jako konsumenci możemy liczyć na syntetyczną żywność, zwłaszcza syntetyczne mięso ale przynajmniej na razie nie powstanie ono w polskich zakładach, bo nie ma takiej potrzeby. Nasze rolnictwo, stosując politykę klimatyczną, musi szukać innych rozwiązań, w tym rolnictwie tradycyjnym, zmniejszać ślad środowiskowy, czyli dążyć do produkcji bardziej energooszczędnej, oszczędzającej wodę i na tym również nasi naukowcy powinni się skoncentrować. Natomiast nie musimy się na razie ci, którzy oczywiście boją się żywności syntetycznej bać. Dziękuję bardzo za rozmowę panie profesorze. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gościem był pan profesor doktor habilitowany Romuald Zabielski, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego. Dziękuję Warszawie. bardzo.